Witam Was, tym razem zaprezentuję, jak rozebrać Nokię 6303. Tak to się odbywa, ja tutaj będę zmieniał obudowę, ale dzięki tej operacji możecie, no nie wiem, dajmy na to, wymienić wyświetlacz, wymienić płytę główną, wymienić klapkę. Żartuję. Klapkę możecie w ten sposób wymienić. Już macie wymienioną. Dobra, zaczynamy. No, poznacie ten telefonik od spodu. Jest to jeden z łatwiejszych. Poziom trudności rozkręcenia uważam za very easy. Dobry telefon dla początkujących. Nie wymaga dużego nakładu myślenia czy jakichkolwiek umiejętności. Obudowa była zniszczona. Tak myślę, czy wymienię korpus. Czy jest sens wymienienia korpusu? Zaraz zobaczę, jak to jest skonstruowane w nowym panelu. I zaraz będziemy wiedzieć, żebym wymienił ten korpus. Tak, wymienię korpus. Zaraz zobaczyć, jak to wygląda. Nie wiem, dzięki takiemu zabiegowi możecie, nie wiem ile za obudowę kosztował, 20 zł, możecie za dwie dychy w sumie mieć prawie że nowy telefon. A powiem szczerze, że to jest telefon już leciwy, ale wciąż wyszukiwany przez użytkowników, bo tak, nie był awaryjny za bardzo. Jego bolączką jest słaby wyświetlacz. To są główne jego bolączki. Ale niestety wyświetlacz, znaczy niestety, wyświetlacz jest ekstra tani, także wymiana również jest prosta, no bo już w tym momencie moglibyśmy sobie wymienić wyświetlacz, a Wam to pokażę. Tu jest wyświetlacz, wyjmuje się tą rameczkę srebrną i tutaj podwchaczacie tą zaślepkę. Tu macie wpiętą taśmę. Tu wyjmujecie sobie wyświetlacz, tylko on się psuł w tym modelu. Płyty główne raczej nie. Reszta jest lutowana, ale to się nigdy nie psuło. Zobaczcie, ładnie zobaczcie, jak się przemienia poszczególne elementy. Tutaj mamy port ładowania. Widzicie? Nokia pomimo tego, że była... Ja to mogę popsuć i tak, bo i tak jest do wyrzucenia ten panel. Pomimo tego, że była marką, która bardzo dobrze składała telefony. Telefony ze stajni Nokii były stworzone bardzo dobrze. To wymiana jakichkolwiek elementów jest też bardzo prosta, bo telefon jest stworzony modułowo. Każdy element jest wyciągany. Wtedy jest prosta wymiana, jedynie ten korpus może przysporzyć różnych rzeczy. Muszę te plastiki sobie tutaj jakoś wyciągnąć. To już zniszczę. To nikomu nie będzie już potrzebne. Wykorzystam te plastiki tutaj. Ciekawe, czy uda mi się włożyć od tej strony, byłoby fajnie. Jak to jest mocowane? Aha, to jest do górnego idzie. Powinno wejść. Od tej mańki jest jeden. Prosimy o drugi. Tak. Ten górny margines od góry ładujemy. Pach. Tu mamy antenę. Ła. Palucha bym sobie uszkodził. Tutaj mamy głośnik MP3. MP3 You and Me. You and Me MP3. Mamy pach. Głośnik, aha, jeszcze przycisk.
nieprzypadkowo korzystam z przycisków już używanych. Obudowa jest chińska. Jako tako, że obudowa jest spoko, przyciski na pewno nie są spoko, nie? Na 100%. Więc nie polecam korzystania z tych chińskich przycisków, które są w zestawach. One są po prostu kiepskie. Oryginalne będzie na pewno lepsze. No chyba, że są uszkodzone, nie? No to wtedy już siłą rzeczy musicie to zrobić. Tutaj piny u góry. W tym przy wkładaniu. Dobra. No i korpus mamy przemieniony. Pozostaje nam przyłożenie naszej płyty głównej. Wyświetlaczem skręcenia całości. Jednej śrubki brakuje. Jeszcze robi Adaś. Dobra, tak jak mówiłem, tutaj mamy nowy wyświetlacz i nowe przyciski. Przyciski wyglądają w sumie spoko, nie? Możemy założyć te. Teraz ściskamy naszą chińską obudowę. Już widzę, że nie dochodzi tam, gdzie powinna. Trochę porażka. Ale co się zrobi? Musicie trochę tutaj się nakombinować. Kurwa, tragedia. Kurwa, nie ma to jak oryginały, słuchajcie. Dobra, jako tako weszło. Ale oryginały już w tych czasach nie są dostępne, niestety. Może ktoś tam przetrzymuje, nie? Ale koszt będzie na pewno droższy niż kurwa sam telefon teraz, nie? Sorry, że tak bluźnię, ale. Ale jakoś tak. Ciach. Bateryjka, słuchajcie. Zaraz wam prezentację piękną zrobię. Tutaj macie naszą klapeczkę. Teraz tak, oficjalnie zdjęcie folii jednej. Tutaj mamy drugą obleśną chińską. Pach. I frontową też zajmiemy, bo jest obrzydliwa. Pach. Kurwa, nie powiem, że on jest tam prosowany, nie? Delikatnie. Tak, od środka. Chyba, a nie, to jest druga folia, ty, no, słuchajcie, nie, to jest trójkącik. Tak, jest troszeczkę tam porysowany w środku, nie widać aż tak. To jest prezentacja telefonu, nie? Telefon z takiego rzęcha obrzydliwego stał się telefonem nowym. Nowym, zobaczcie, za 20 zł macie telefon, kurde, świetnej jakości, fajny. Przyciski chodzą jako tako, nie? Jest git. Zobaczcie, tył. Jeżeli film wam się podobał, możecie kliknąć łapkę w górę. To motywuje. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia.